W tej części zaczniemy od wzoru skróconego mnożenia. Wzór wygląda tak. a odjąć b do kwadratu to się równa a kwadrat odjąć 2ab dodać b kwadrat. Przyjmiemy więc, że to jest a, to jest b. Według wzoru otrzymamy kolejną. 1 kwadrat odjąć 2 razy 1 razy 2 pierwiastek z 2 dodać 2 pierwiastek z 2 do kwadratu. To w nawias. I tutaj mam jeszcze ten drugi nawias. Pierwszy nawias porządkujemy, otrzymując kolejno 1, odjąć 4 pierwiastek z 2, dodać 2 pierwiastek z 2 do kwadratu, to jest może po kolei 2 kwadrat 4 pierwiastek z 2 do kwadratu 2, 4 razy 2, 8. No, a drugi nawias bez zmian. W pierwszym nawiasie po uproszczeniu otrzymamy 9 odjąć 4 pierwiastek z 2. I z tym drugim nawiasem oba nawiasy tworzą wzór skróconego mnożenia, a kwadrat odjąć b kwadrat. 9 do kwadratu to 81. Teraz tak: 4 kwadrat to 16, pierwiastek z 2 do kwadratu to 2. 16 razy 2.